wszystkim. Pamiętacie może mój film, gdzie podjęłam się rysowania kropkami stworzenia portretu Harry'ego Pottera wykonanego właśnie z kropek? Coś mi tak świta, chyba mi się wydawało, albo i nie, że tam wspomniałam o rysunku z kresek i chciałabym się tego w końcu podjąć. Oj, właśnie to sprawdziłam i od tamtego filmu minęły już ponad 2 lata, bo dodałam go 17 maja 2017 roku. Informacja dla wtajemniczonych i tych, którzy to oglądali. Niestety, nie udało mi się do tej pory zrobić do niego tła. Okej, tam rysowaliśmy Harry'ego Pottera, a dzisiaj pójdziemy w sferę bardziej wokalną i narysuję z kreseczek Billie Eilish. I jeszcze jedna mała informacja dla spostrzegawczych. Tak, tutaj jest też Billie Eilish. Tylko trochę w innym stylu. Swoją pracę będę wykonywać na formacie A4. Myślę, że jest to jak najbardziej odpowiedni format do takiego wyzwania. Nie będziemy musieli dziubdziać, ale też nie będziemy rysować na ogromnym formacie. Billie Eilish ma bardzo, bardzo dużo przeróżnych rysunków. Są mroczne, są takie bardziej kolorowe. Jak widzieliście przed chwilą na ujęciu, tam z tyłu mam właśnie taki kolorowy. Więc teraz podjęłam się opcji takiej bardziej mrocznej wersji. Jeżeli znacie twórczość Billie, to na pewno zauważyliście, że w jednym z teledysków chodziły po niej pająki. Więc uprzedzam Was na samym początku, że będzie tutaj się znajdowała taka imitacja pająka, no bo zrobię go, tak jak wspominałam, z kresek, będzie on na czole. Rozmyślałam nad koncepcją tej pracy, no i tak jak Wam wspominałam wcześniej, w Harrym Potterze nie zrobiłam tła do tej pory, więc tutaj chciałam się go podjąć, żeby ten rysunek był taki jakby kompletny. I można by tak powiedzieć, że postawiłam na przeciwieństwa. Ale o tym za chwilę. Pierwszy plan, czyli portret Billie, miał się lekko wyróżniać. Dlatego użyłam do niego w większości cienkopisów, czyli takich cieniutkich kreseczek. Zastanawiałam się może, czy nie zrobić kresek w jedną stronę. Ale kiedy zaczęłam rysować, wypełniać włosy, to nie, jednak mi się to jakoś odwidziało i postanowiłam je zrobić w takim normalnym kierunku. Ale okej, koncepcja może nam się zmienić, kiedy zaczniemy rysować i stwierdzimy, że jednak zrobimy to inaczej. Zanim przystąpimy do wykonywania docelowej pracy, warto jest zrobić sobie jakieś wstępne szkice przed tym, żeby zobaczyć, jak mniej więcej może to wyglądać. Możemy sobie dołożyć różne tła, dodać jakie kolory chcemy uwzględnić na danej pracy i to naprawdę zawsze pomaga. Warto jest sobie totalnie robić szkice. Improwizowanie także jest fajne, jednak przy tym, kiedy zrobimy sobie już wstępne szkice, mamy taką przewagę, że nie zdenerwujemy się podczas, że jednak to nie pasuje. A podczas improwizowania możemy też wpaść na genialny pomysł i wykorzystać coś, czego tak normalnie byśmy pewnie nie zrobili i tu nagle okaże się, że to wygląda naprawdę wspaniale. Kiedy zaczynałam rysować tę pracę, myślałam nad tym, że nie, to nie może wyjść dobrze, przecież to wygląda, no, niekoniecznie fajnie. No ale kiedy mamy te pierwsze warstwy, kiedy widzimy, jak to wygląda, możemy się po drodze zniechęcić. Także trzeba trzymać się ostro i mówić, nie, ja rysuję dalej, później jeszcze dołożę coś, będzie to jeszcze fajniej wyglądało. I jest tak na przykład z rysowaniem od ogółu do szczegółu, kiedy mamy jakieś tam plamy nałożone, i później, kiedy dokładamy stopniowo jakieś szczegóły, kolejne warstwy, to wszystko naprawdę nabiera sensu. Więc nie trzeba się przejmować, jeżeli coś wygląda źle. Później zawsze możemy to poprawić. No chyba, że na samym początku nie przyłożymy się za bardzo do szkicu, no to już będzie trochę ciężej. No dobrze, wróćmy może do tych przeciwieństw, o których mówiłam wcześniej. Billie ma być w mrocznym klimacie. Ma też się troszkę odróżniać od tła tym, że jest bardziej przygaszona i zrobiona cieńszymi kreskami, nie cieńszym line artem, jak chciałam powiedzieć. Natomiast tło zobaczycie, że będzie już bardziej kolorowe. Przemyciłam tam trochę żółci, pomarańczu, czerwieni i zieleni. Chciałam, aby w nim znalazła się taka lekka głębia, aby było widać, że można tam dalej pójść, a Billie idzie przez las. Troszkę wydaje się jak scena z horroru, co?
Szczególnie przez tę minę, którą Billy ma na zdjęciu, z którego rysowałam. Zresztą możecie teraz to zobaczyć. Powiem Wam, że kiedy właśnie zabrałam się za ten rysunek i zaczęłam kreskować tym cienkim cienkopisikiem, to pomyślałam, że wow, jakie to jest trudne. Ja na co dzień totalnie nie rysuję długopisem, cienkopisem, całych prac. I właśnie wtedy pomyślałam sobie, że porywam się na głęboką wodę. Tak zastanawiałam się, no te kropki chyba były o wiele łatwiejsze. Jak ja mam zrobić rysunek z kresek? Niektórzy pewnie łapią się teraz za głowę i myślą, Boże, co ona gada, przecież rysowanie długopisem jest takie proste. No, może niekoniecznie dla mnie. Dlatego też bardzo lubię podejmować się wyzwań i sprawdzać różnego rodzaju techniki i w ogóle rysować to, czego na co dzień nie robię. A powiedzcie mi, bo mnie to bardzo ciekawi, czy jeżeli wy rysujecie, to trzymacie się konkretnie danej techniki i szlifujecie konkretne medium, którym robicie pracę, czy też próbujecie czegoś innego, tak aby wyjść ze swojej strefy komfortu i jednak doświadczyć innych emocji? Jeżeli tak, to napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co rysujecie i co zdarzyło Wam się ostatnio narysować innego. Komentując jeszcze moje dzisiejsze poczynania, a mianowicie te kreski, to śmiem twierdzić, że tło bardzo mi się podoba. Zrobione zostało ono pisakami, czyli takimi grubszymi końcówkami, które nadały takiego totalnie innego efektu, który osiągnęłam właśnie na pierwszym planie. I poprzez dodanie tych kolorów, żółci, czerwieni, pomarańczu, to zrobiło się to takie dynamiczne, chaotyczne, wprowadzające jakieś emocje do ilustracji. Na świecie jest tak wiele różnych stylów, że można wybierać, przebierać, wykorzystywać je i nadawać różnego charakteru naszym pracom. W zależności od tego, w jaki sposób coś narysujemy, będzie wyglądało totalnie inaczej, a emocje będzie można interpretować w różny sposób. No dobrze, dzisiaj troszkę krótszy film niż zazwyczaj, ale myślę, że to wyzwanie naprawdę wzbudziło we mnie mega kreatywność i bardzo mi się podoba styl, szczególnie tła, jak to wszystko wygląda. A jeśli będziecie zastanawiać się, jakich przyborów dzisiaj użyłam, to wszystko oczywiście jest na dole w opisie. To by było już na tyle. Polecam Wam wszystkim również podjąć się takiego wyzwania i narysować coś samymi kropkami, kreskami, trójkątami, kwadratami, czymkolwiek chcecie, bo naprawdę pobudza to nasz umysł i skłania do kreatywności. Ja na koniec jeszcze zapraszam Was na mojego Instagrama, bo tam pojawiają się różne rysunki, zdjęcia i relacje, a my już widzimy się w kolejnym odcinku w środę o 15, więc do zobaczenia i pa! He's in love with me, reminds me of your voice.